Niepozorne wzgórze pomiędzy autostradą do Polski, trasą do Bochumina i główną magistralą kolejową skrywa wszystko, co mieszkańcy Ostrawy i okolicy wyrzucili do kontenerów z niesegregowanymi odpadami. Gdyby w tym mieście od lat nie sortowano odpadów, to ta góra byłaby zdecydowanie wyższa i zdominowałaby krajobraz. Ozoje, odwóz, a spracowanie odpadów. Ozo to usuwanie i przetwarzanie odpadów. W ostatnich 15-20 latach robimy wszystko, żeby to, co nadaje się do recyklingu, ponownie wykorzystać. Mamy tutaj linie sortujące, mamy stacje na biogaz i już od wielu lat produkujemy paliwo do cementowni, która dzięki temu zrezygnowała z węgla. Także Ozo stara się maksymalnie wykorzystać odpady jako alternatywne źródło energii i surowców. Maskotką miejskiej spółki jest Triceratops, zbudowany z odpadów elektrycznych. Przedsiębiorstwo zajmuje się przede wszystkim kompleksowym wykorzystaniem tworzyw sztucznych. Znajdujemy się w hali, gdzie zastosowano technologię sortowania i zgniatania tworzyw sztucznych. Konkretnie tutaj za mną widać posortowane materiały, które wybieramy z naszej linii sortującej. I są to te materiały, które można wykorzystać do klasycznego recyklingu, czyli przetworzyć. Głównie są to butelki, które jeszcze sortujemy według kolorów, tak jak tego wymagają firmy, które je wykorzystują. Aby ten końcowy produkt, którym jest najczęściej silikonowy włókno, miał swój kolor. Tutaj widać folię z tworzyw sztucznych, które również sortujemy. Tak zwane twarde tworzywa, jakieś kartony po napojach, ponieważ w rejonie, który obsługujemy, razem z tworzywem zbieramy również kartony po napojach i opakowania metalowe. Zaletą naszego systemu jest to, że stosujemy uzupełniające się technologie. Wszelkie tworzywa, które przywozimy, przechodzą najpierw przez ręczną linię sortowania, gdzie wybieramy najlepsze materiały. A następnie kontynuujemy sortowanie mniej wartościowych tworzyw. Te materiały trafiają na sam dół, gdzie gromadzimy odpady do produkcji alternatywnego paliwa do cementowni. To paliwo powstaje w wyniku spalania tych odpadów, zarówno przemysłowych, jak i komunalnych. To są różne tworzywa, papier, drewno, tekstylia, a nawet jakaś guma. Zaletą naszego paliwa jest to, że popiół, który zostaje po spaleniu, jest wykorzystywany do produkcji cementu. Szkło jest sortowane na zewnątrz, bezbarwne i kolorowe oddzielnie. Papier również jest sortowany i poddawany recyklingowi. Specjalne odpady mają specjalnych odbiorców. O odpady elektryczne lub stare tekstylia starają się specjalistyczne firmy. Na komunalne wysypisko śmieci trafia wszystko, czego ludzie nie posegregowali. Odpady stopniowo zgniata się i zasypuje ziemią. Potem sieje się na tym trawę i sadzi drzewa. W niedalekiej przyszłości takie wysypiska powinny zastąpić spalarnie, ale wciąż wiele osób żywi wobec spalarni nie do końca uzasadnione obawy. Mimo że najnowsze technologie pozwalają się pozbyć w ten sposób odpadów bez obciążania środowiska naturalnego. Na razie to jednak przyszłość i sprawa ekologicznej edukacji. Znajdujemy się w gminnej ostrawskiej kompostowni, w której Ozo Ostrawa przetwarza wszystkie odpady pochodzenia biologicznego. Pozyskujemy je na kilka sposobów. Po pierwsze, powstają ogólnodostępne punkty zbiórki biologicznych odpadów. Po drugie, od 2 lat Ostrawa wprowadza specjalne pojemniki dla indywidualnych rodzin. Zielone odpady przywożą do nas także różne firmy, które zajmują się w mieście zielonymi terenami. Cały materiał, głównie trawa, liście i gałęzie, wkłada się do specjalnych kompostowników. To są te długie rzędy. Ten później dojrzewa pod nadzorem fachowców, którzy cały czas kontrolują proces. Przekładają, przekopują, żeby cały proces przebiegał szybciej. Zabiegają w ten sposób także powstawaniu w materiale roślinnym przykrych zapachów. Cały proces kompostowania trwa do 3 miesięcy. W tym czasie z mieszaniny trawy, liści, pociętych gałęzi, spadu owoców powstaje dobrej jakości nawóz, którym możemy użyźnić ziemię. My
Przygotowujemy nowe rozwiązania dla indywidualnych gospodarstw, żeby ułatwić ludziom sortowanie odpadów. W zasadzie rozważamy dwie możliwości. Pierwsza to dwa pojemniki dla każdego domu, niebieski i żółty, na papier i tworzywo oddzielnie. Przygotowujemy też w Ostrawie pilotażowy projekt, specjalny pojemnik żółto-niebieski. Tam mieszkańcy mogą wrzucać wszystkie odpady, które nadają się do recyklingu. Chodzi o to, żeby jak najmniejszym kosztem odzyskać wszelkie surowce, które można ponownie wykorzystać.